Marcin Wikło, witam i zapraszam na serwis informacyjny Stefczyk TV. Ulicami Warszawy przeszła procesja z okazji 8. Święta Dziękczynienia. Odbyło się ono pod hasłem Królowo Rodziny, dziękujemy i zawierzamy. Popatrzmy na relację filmową. Ja jestem co roku na Dzień Dziękczynienia na warszawskim Wilanowie. Dobra, nowa tradycja ustanowiona przez arcybiskupów warszawskich, która ma powodować czy nakłaniać nas do dziękczynienia za to, co udało nam się osiągnąć w ostatnich kilkudziesięciu latach, zwłaszcza za dar wolności i niepodległości. Przekonujące piękno chrześcijańskiej rodziny. To piękno wspólnego małżeńskiego życia, opartego na miłości i wierności mężczyzny i kobiety, zdolnych do całkowitego i wyłącznego daru z siebie samych. Jeden dla drugiej, jedna dla drugiego. Nie pozwólmy, aby ta rzeczywistość została zawłaszczona, aby, jak mówił papież Franciszek, została ideologicznie skolonizowana, także poprzez ustawodawcze próby zrównujące małżeństwo i rodzinę z formami, z takimi sposobami wspólnego życia, które przecież nimi nie są. Ja oczywiście nieustannie dziękuję za swoją rodzinę, za swoich najbliższych, za wspólnotę miłości, którą w rodzinie tworzymy, a w wymiarze wspólnotowym szerszym dziękuję za to, że Pan Bóg pozwolił mi się urodzić w takim ciekawym czasie i w takiej ciekawej wspólnocie, jaką jest wspólnota polskiego narodu. Uważam, że to jest fascynująca przygoda pracować dla tak pięknych ludzi, jakimi są Polacy. Święta Boża Rodzicielko, wspieraj nas wszystkich na drogach naszego życia, abyśmy doszli do chwały nieba, do której Ty już zostałaś wzięta przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, a naszego Pana. Amen. Amen. W Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie odbył się 8. Kiermasz Wydawnictw IPN. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia. To jest, słuchajcie, pierwsza drużyna harcerska, w której Witold Pilecki działał. Mamy w tej chwili 8. edycję tego kiermaszu. W ciągu roku próbujemy robić co najmniej 2 takie kiermasze po to, żeby klient, nasi czytelnicy mogli w jednym miejscu skorzystać z pełnej oferty IPN-u. Musimy wychowywać sobie nowego odbiorcę, w związku z tym wydajemy coraz więcej tych gier. Tutaj za nami mamy jeden z bestsellerów, to jest gra Mały Polak, a w zasadzie 3 gry w jednym, bo uczymy się układać nasze godło, uczymy się hymnu narodowego. Uczestnicy kiermaszu mogą obejrzeć najnowszą wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą najpiękniejszej postaci polskiej historii, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, człowiekowi legendzie, który całe swoje życie poświęcił Polsce, walce o jej niepodległość, pracy dla Polski, aresztowany, torturowany, skazany na karę śmierci i zamordowany przez komunistów w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. Dlaczego napisałem książkę fabularną?
Ja jestem oficerem operacyjnym. Po wielu latach wiedza na temat zabójstwa księdza Popiełuszki jest trochę większa niż była wtedy. To jest pierwszy przypadek, gdzie człowiek z wewnątrz, człowiek, który wcześniej był pracował w służbie bezpieczeństwa, odważył się powiedzieć prawdę i odważył się powiedzieć o tym systemie. Ja wysuwam w tym tezę, iż było to zabójstwo na zlecenie najwyższych władz. Chodziło o to, aby pokazać z jednej strony opozycji, patrzcie, co się może zdarzyć, jak nie usiądziecie i nie zaczniecie rozmawiać z nami, się nie spokoić, a z drugiej strony wykończyć wszystkich przeciwników. Służby mogły wiele. Jeżeli służby były elementem administracji państwowej, służby mogły pójść, zwolnić z pracy, jak ludzie nie mieli żadnych takich praw jak teraz. Wszystkie nasze, jak Miłosz pięknie napisał, że wszystkie nasze czyny, myśli i rachuby zostaną kiedyś policzone i tak to należy mówić. Festiwal komiksów historycznych w Centrum Edukacyjnym IPN otworzył legendarny rysownik, twórca Tytusa, Henryk Jerzy Chmielewski. Popatrzmy. Plon co roku jest taki, że naprawdę warto to prezentować, warto to oglądać. Stąd cieszy mnie cała formuła, która nie polega tylko na tym, że zbieramy prace od konkursowiczów, oceniamy je i wydajemy nagrody, ale że wiąże się to z świetnym finałem w postaci festiwalu komiksów, który znakomicie współgra z dzisiejszą wystawą w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, z wystawą również opartą na komiksie historycznym. Pomysłodawczynią tego komiksu jest Paulina Królikowska, która 6 lat temu podczas przygotowań do naszego pierwszego komiksu na konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego zobaczyła teledysk rapera Piusa, który rapuje językiem migowym. No i pomyślała, że skoro można zrobić muzykę dla głuchych, to może i spróbujemy zrobić komiks dla niewidomych. W przypadku tego komiksu Braillem zdecydowaliśmy się na Stanisława Grzesiuka, dlatego że Grzesiuk w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób opowiada o II wojnie. Mimo tego, że w książce jest mnóstwo naturalistycznych opisów okrucieństw, to jednak przebija przez nie jakiś specyficzny grzesiukowy humor, dystans do tej rzeczywistości, co ostatecznie moim zdaniem wywołuje jeszcze bardziej piorunujący efekt. Mamy tytuł serii Lux in Tenebris, czyli Światło w mroku, to jest taka łacińska sentencja, ale chodzi nam naprawdę o światło chrześcijaństwa w mrokach średniowiecza. Bohaterami naszego komiksu jest rycerz i mnich, którzy podróżują po tym pogańskim świecie i przeżywają przygody. Ja jestem zafascynowany średniowieczem i tym okresem. Wiem, że komiksów nie ma z tego okresu, przynajmniej w Polsce nie powstają takie komiksy. Przez to, że uwielbiam ten okres, to starałem się zrobić komiks właśnie z tego okresu, a o Piastach, o XI wieku, dlatego, że to jest okres, który jest dosyć tajemniczy. Czyli pamiętasz co? Albo karty, albo amunicja. Tak? Przechodzimy do etapu akcji, czyli do zagrywania kart. To jest tu, albo tu, tak? Tak. Dobra. Ostatnim moim komiksem zrealizowanym ze Sławkiem Zajączkowskim i wydanym przez warszawski IPN to jest ta opowieść o zgrupowaniu Campinos. To jest komiks o zgrupowaniu, którym dowodził Adolf Pilch, Góra Dolina, słynny Cichociemny, który tutaj dokonał rajdu przez całą Polskę, by iść na pomoc walczącej stolicy. Wybieramy w sumie takie postacie właśnie z krwi i kości. Takie powinny być bohaterami i warto jakby ludzi o takich charakterach niezłomnych i niezłomnych postawach pokazywać, bo się lepiej o nich opowiada. Jak ktoś tam tylko myśli o grillowaniu, to nie ma z nim o czym rozmawiać, to jest nudne, tak? A jeżeli postać jest wyrazista, to jest ciekawa. To był serwis informacyjny Stefczyk TV. Dziękuję i zapraszam do odwiedzania witryny Stefczyk Info.